Mówi się, że to Niemcy sprawują faktyczną władzę w Unii Europejskiej. Czy potwierdza pan tę tezę, czy ma może swoją jakąś inną obserwację? Nie, no wydaje mi się, że to jest słuszna obserwacja. Wydaje mi się, że Niemcy grają zdecydowanie dominującą rolę w polityce Unii Europejskiej, że cała konstrukcja jest tak pomyślana, żeby to opłacało się przede wszystkim Niemcom, jako najpotężniejszemu graczowi. Nie ma to zresztą jakiejś wielkiej niespodzianki. No zazwyczaj tak się dzieje, że to największe państwo decyduje o tym, w jakim kierunku podąża projekt, któremu przewodzi, więc no, dziwne było, gdy to Czechy tak naprawdę dawały ton, czy tam Słowenia, ton Unii Europejskiej. No, raczej tak nie jest. No, to widać to po wielu regulacjach, które idą w kierunku, no ewidentnie naprzeciw oczekiwaniom niemieckim, tak? No, to może mamy swobodny przepływ towarów, a znacznie mniej to swobodny przepływ usług jest ewidentnie na korzyść gospodarki niemieckiej. No, to Niemcy mają technologię do zalewania nas swoją produkcją, natomiast my moglibyśmy dostarczać tanich usług, bo dzięki tańszej sile roboczej, no, dzięki temu, no właśnie dlatego jesteśmy blokowani, chociażby pakiet mobilności jest tego świadectwem, tak, jest próbą wyrzucenia naszych tam kierowców z dróg Europy Zachodniej, no tam pod różnymi tam pretekstami, ale de facto do tego się to sprowadza. I jest to rzeczywiście taka hegemonia niemiecka, czy ten tandem francusko-niemiecki, o którym często w mediach się mówi? No nie, do tej pory to wszystkim niemiecka hegemonia. Francja jakby dołączyła się do tego tandemu i dzięki temu osiąga jako to takie najbliższe, największy satelita też pewne korzyści oczywiście. No tam różnie się mówi, że tam trochę Macron się wyrywa spod kontroli. Być może ten sojusz francusko-niemiecki tradycyjny dzięki temu ulegnie jakiejś erozji. Nie wiem, nie śledzę tego też w tej chwili na tyle dobrze, żeby tam być na bieżąco, ale wydaje mi się, że póki co to tak, to zdecydowanie Niemcy i Francja jako numer dwa pogodzona z losem, że jest raczej tym w końcu pogodzona z losem, że jest tym drugim mocarstwem w Europie, po prostu w symbiozie razem eksploatują tą instytucję. Kilkukrotnie stwierdził pan ostatnio, że popiera pan obecność wojsk amerykańskich na terenie Polski. To dość nietypowe zdanie na tle polityków Konfederacji. Jakie widzi pan dobre aspekty tego stanu rzeczy? Nie, no to właśnie chyba większość Konfederacji jest za tym. To pan Braun jest przeciwko obecności. No to głośno akcentuje wprawdzie, ale nie stanowi większości w Konfederacji. Myślę, że zdecydowanie większość jest za tym rozwiązaniem. Znaczy, no nie za wszelką cenę. I przestrzegamy tu to, co jest słuszne i wartościowe w tym, co mówi Grzegorz Braun, to przede wszystkim to, żeby nie opierać swojego bezpieczeństwa na obecności jakiejś tam jednej brygady amerykańskiej w Polsce, bo tu jak szybko przyszli, tak szybko mogą sobie pójść. Więc oczywiście jest to tylko jakiś dodatkowy element, który jest szansa, że jakby wmanewruje Amerykanów w naszą politykę, dzięki czemu jest szansa większa, niż gdyby ich tu nie było, na to, że w razie czego będziemy mogli liczyć na ich pomoc militarną. Natomiast oczywiście gwarancji nie ma i powinniśmy sobie zdawać sprawę, że w polityce międzynarodowej liczy się przede wszystkim własna siła. Jak ktoś jest słaby, to go prędzej czy później zjedzą, a sojusznicy go porzucą. Odnośnie wojsk amerykańskich w Polsce, w sieci często pojawiają się takie opinie, że ta ich obecność w tej chwili jest zbyt symboliczna, by stanowić jakąkolwiek siłę tutaj zapewniającą bezpieczeństwo Polski. Natomiast te wojska mogłyby być użyte na przykład do zaprowadzenia porządku w Polsce w razie jakichś zamieszek czy protestów antyrządowych. Czy wierzy pan, że rzeczywiście te wojska mogłyby być użyte w tym celu? Nie, nie wydaje mi się. To myślę, że takie zagrożenie mamy ze strony Unii Europejskiej, która też się tam pomału militaryzuje. Narzucanie nam zagrożenie dla naszej suwerenności. Myślę, że Amerykanie, to dla nich jest zbyt egzotyczny rejon na tego rodzaju podboje. Nie wiem, jaki mieliby w tym interes. Nie wydaje mi się, żeby prowadzili tutaj tak agresywną politykę i ekspansję. Myślę, że to jest to oczywiście symboliczne, ale gest taki, no, który uwikła ich w razie czego w jakiś potencjalny konflikt u nas zbrojny.
Ukrainy, no to jeśli ich wojska będą tutaj, włączą się do walki, no to Amerykanie de facto będą już w stanie wojny z agresorem. To jest jakby siłą rzeczy przybliża nas do możliwości ich interwencji. Oczywiście nie sama ta brygada, tam jedna sama ta grupa tutaj wojsk, to nie zmieni znacząco układu sił, natomiast raczej jest to takie świadectwo tego zaangażowania Amerykanów w naszą politykę. No i myślę, że o ile my nie wiemy, czy Amerykanie na pewno się z tego aktu sojuszniczego wywiążą, z tego paktu sojuszniczego wywiążą, no to nasi przeciwnicy też tego nie wiedzą, więc no to jest zawsze szansa, że ich to powstrzyma od agresywnych działań. A propos samego bezpieczeństwa Polski, jak postrzega pan te kwestie? Z kim nam zdecydowanie nie jest po drodze i co pana zdaniem odgrywa kluczową rolę w bezpieczeństwie naszego kraju? No póki co zdecydowanie nam nie po drodze z Niemcami, bo to Niemcy próbują nas za pośrednictwem Unii Europejskiej skolonizować i zwasalizować. Natomiast właściwie taki sojusz Polski z Niemcami byłby najbardziej chyba korzystny dla nas z różnych tam powodów strategicznych. Chyba nie ma na to w tej chwili szansy, bo póki przynajmniej sojusz taki francusko-niemiecki trzyma się dobrze, to myślę, że no zdecydowanie jesteśmy słabszym partnerem niż Francja, w związku z tym Niemcy nie mają powodu, żeby tutaj ten sojusz zmieniać. Natomiast taki przewrót sojuszu oczywiście w pewnej sytuacji mógłby nastąpić i to zmieniłoby zupełnie sytuację. W tej chwili to właśnie ze strony Unii Europejskiej, czyli pośrednio również Niemiec, płynie największe zagrożenie dla naszej suwerenności, bo to Unia Europejska przesyła nam rozkazy do wykonania, nie ktokolwiek inny. No oczywiście również awanturnicza polityka Rosji może tam prędzej czy później nam zagrozić. Na razie bezpośredniego chyba zagrożenia jeszcze nie ma, natomiast no, myślę, że powinniśmy dołożyć wszelkich starań, żeby Rosja nie robiła postępów w naszym kierunku i żeby nie wygrała tej wojny na Ukrainie. Zagrożeń może być więcej, no przewrót na skalę światową może się szykować w przypadku przejęcia roli hegemona przez Chiny, co nam niestety grozi, niestety, tak, i to trzeba sobie też zadać pytanie, jak się w tym konflikcie odnajdziemy, bo taki konflikt amerykańsko-chiński się tam powoli rysuje coraz wyraźniej na horyzoncie, no i trzeba sobie też powiedzieć, co my wtedy zrobimy, z kim będziemy, no na razie wydaje się dość oczywiste, że ze Stanami Zjednoczonymi, ale nie ma żadnej gwarancji, że Stany Zjednoczone wygrają taką konfrontację, bo wyraźnie nierównowaga, wyraźnie ta ich hegemonia słabnie, wyraźnie nie są w stanie nadążyć z wyścigu gospodarczego i militarnego z resztą świata, zwłaszcza z Chinami, które przewyższają liczebnie kilkukrotnie Amerykanów. A jak pan ocenia pomysł Polski bezgotówkowej? Czy jest to jakiś element właśnie, który może narazić nasze bezpieczeństwo narodowe? Oczywiście, że to jest zły pomysł. No to jest pomysł, jak lepiej kontrolować, jak bardziej kontrolować obywateli. Tak? No to bezgotówkowy ma dla rządu tą zaletę, że wszystko, każda transakcja daje się w jakiś sposób śledzić i kontrolować, cały ruch gospodarczy, cały przepływ pieniędzy, wszystkie transfery dają się potencjalnie wtedy już wykryć i likwidacja gotówki oznacza ostateczną likwidację szarej strefy, ale też naszej niezależności od rządu, naszej możliwości ukrywania czegokolwiek przed nam miłościwie panującymi. Więc myślę, że jest to bardzo niebezpieczne. Kolejny etap ekspansji takiej państwa. Ta ekspansja cały czas trwa, przewaga techniczna władzy nad obywatelem się cały czas powiększa, więc myślę, że jeśli nie upomnimy się o swoją wolność szybko w perspektywie kilkunastu lat, to takie scenariusze, które były tam przedmiotem różnych fantastycznych opowiadań typu 1984, staną się rzeczywistością, no bo za niedługo ta techniczna przewaga władzy będzie na tyle duża, że pozwoli na wprowadzenie totalnej kontroli, inwigilacji i przyjęcia pełnej władzy nad obywatelami. No właśnie, a propos Ministerstwa Prawdy, Ministerstwa Miłości, mamy jeszcze Ministerstwo Finansów. A propos tej Polski bezgotówkowej, czy widzi pan jakąś zbieżność działania pomiędzy obecnym ministrem finansów w rządzie PiS, a byłym ministrem Jackiem Rostowskim z PO? Znaczy no, większość polityków do tej pory dążyła do tego u nas, żeby maksymalnie eksploatować
gospodarkę, żeby wycisnąć jak najwięcej z gospodarki do budżetu i to się właściwie nie zmienia, no, mimo tam różnych luzowań, czasami luzowania się robi dla, prawda, poszczególnych grup, żeby tam zdobyć ich przychylność, to generalnie polityka państwa stale dąży do tego, żeby coraz większy procent PKB, coraz większy procent gospodarki zawłaszczać dla siebie. Więc nawet jeśli to tam nie przebiega całkowicie liniowo ten proces, no to myślę, że to jest to, co robi PiS, jest właśnie kontynuacją tego trendu. To na koniec jeszcze pytanie a propos prawyborów w Konfederacji. Pan w tych prawyborach nie bierze udziału, ale może ma pan jakiegoś swojego kandydata czy sympatię, na kogoś pan stawia, kogoś pan popiera w ramach właśnie wyboru kandydata na prezydenta Polski? Na Kidawę Błońską. Ale z Konfederacji. Nie ujawnię tutaj swoich typów, bo to byłoby chyba nieco niezręczne, żebym... Ale no, wiadomo, domyślać, że to będzie kandydat wolnościowy, prawda? Tak, wiadomo, że stawiam na tych kandydatów wolnościowych przede wszystkim i kibicuję przede wszystkim tym naszym kandydatom wolnościowym, żeby to oni okazali się zwycięzcami w tym wyścigu. No, namawiam do tego, żeby ta rywalizacja przebiegała w takiej sportowej, pokojowej atmosferze, bo tam czasami można zaobserwować zaognienie sytuacji między sympatykami często takich radykalnych wypowiedzi. Także nie chcielibyśmy, żeby te prawybory przeistoczyły się w jakąś wewnętrzną wojnę. Więc no, apeluję o to, żeby powściągnąć emocje i zaakceptować wynik niezależnie od tego, jaki on będzie, ale również apeluję o mobilizację zwolenników tych bardziej wolnościowych kandydatów, żeby no, postarali się, żeby to ta nasza opcja ostatecznie była górą.